Witajcie, Rafał z tej strony. Witam Was w kolejnym epizodzie. W dzisiejszym epizodzie omówimy sobie bardzo fajną funkcjonalność, która może wydać się początkowo skomplikowana, ale jak zyskacie wprawę, okaże się, że jest naprawdę warta tej pracy poświęconej i warta zachodu, dlatego że robi kolosalne wrażenie. Przez ostatnie parę dni zgłębiałem to, jak zrobić Maviciem hiperlapsy. Znalazłem kilka filmów naprawdę dobrych, m.in. Marcina czy Michała Żabińskiego. Świetny film polecam z Monachią. I ja pokażę Wam, jak zrobić hiperlapsy Maviciem w sposób prosty. Przede wszystkim zaczniemy od tego, co to są hiperlapsy. Wielu osobom znane są timelapsy, jest to zarejestrowanie zmian zachodzących w danym obiekcie czy na danym horyzoncie na przestrzeni czasu, czyli to jest film poklatkowy, który pokazuje nam pewne zmiany i zwykle timelapsy odbywają się w sposób nieruchomy, czyli obiektyw mamy na statywie i zmieniają nam się okoliczności, na przykład dzień przechodzi w noc, jeżdżą samochody, idą ludzie, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o hiperlapsy, tutaj sprawa jest bardziej złożona, mianowicie nie tylko zmieniają nam się okoliczności, jest to też film poklatkowy, ale zmienia nam się położenie obiektu względem obiektywu. I teraz możemy to osiągnąć na parę sposobów. Ja robiłem wcześniej kilka testów ze statywu i z fotografując obiekty, czyli miałem lustrzankę, miałem statyw i przesuwałem sobie ten statyw o daną odległość, na przykład o jedną stopę, mniej więcej o jedną stopę albo dwie płytki na chodniku i fotografowałem ten sam obiekt pod różnym kątem, robiłem taką sekwencję. Patrzyłem tylko, żeby na siatce mojej lustrzanki, na siatce tak zwanego viewfindera, centralny punkt był w tym samym miejscu viewfindera, żeby tam, gdzie krzyżują się linie. I to była akurat litera C w nazwie hotelu. To wyszło mi dość dobrze i poszedłem dalej tym śladem. Stwierdziłem, że zrobię hiperlapsy Maviciem. W międzyczasie zrobiłem jeszcze kilka prób lustrzanką, żeby nabrać trochę pewności i wprawy. Zobaczyłem sobie, na czym to polega, jakie są wytyczne istotne i w ten sposób zrealizowałem pierwsze hiperlapsy Maviciem. Hiperlapsy, które zrobimy Maviciem, one nieco różnią się od tych robionych lustrzanką. Przede wszystkim dlatego, że Mavic nie jest aż tak bardzo stabilny jak aparat, jak lustrzanka na statywie, ale za to ma też dużą przewagę nad lustrzanką, a mianowicie potrafi pokazać zmianę przestrzenną dość ładnie i to z wyższej perspektywy. Założyłem sobie między innymi to, że na jedną sekundę hiperlapsów potrzeba około 25 zdjęć, żeby to było w miarę płynne i żeby już to stanowiło film. Taki efekt kinowy. Film poklatkowy, ale efekt kinowy. Druga sprawa, żeby zrobić 25 zdjęć w równych przedziałach czasu, skorzystałem z ustawień aparatów Mavicu, czyli zdjęcia timed shots i to są zdjęcia co 2 sekundy. Używałem zdjęć co 2 sekundy i przesuwałem się równolegle do siebie, czyli bokiem leciałem Maviciem, a zastosowałem tryb waypoints. Czyli założyłem sobie pewną trasę, na której się przemieszczałem. Następnie przeleciałem tą trasę Maviciem, zarejestrowałem punkty w trybie waypoints i zrobiłem sobie ustawienia, przeszedłem do ustawień właśnie aparatu, tam wybrałem tryb manualny, nastawiłem sobie między innymi czas na ekspozycji. Później zrobiłem jedną próbę, mniej więcej wiedziałem jak to wychodzi, drugą próbę i za trzecim razem już przeszedłem tą trasę fotografując się Maviciem. Istotną sprawą jest też prędkość waypoints. Ja mniej więcej przejąłem około 1 metr na sekundę, czyli około 3,6, około 3-4 km na godzinę. To była taka prędkość, przy której Mavic leciał równolegle do mnie, a ja szedłem sobie takim spokojnym krokiem, spokojnym spacerem. Można oczywiście zastosować tryb Active Track, czy też inne tryby typu Point of Interest. Myślę, że przy Point of Interest naprawdę mogą wyjść mega efekty. Na pewno spróbuję kiedyś, jak będzie trochę cieplej, bo jednak teraz, wczoraj przy tej sesji bardzo dała się we znaki pogoda i ten mróz.
I to nawet nie o to chodzi, że zmarzłem, ale wyświetlacz telefonu mi co jakiś czas zanikał i to był mój taki największy, to była moja największa bolączka przy kręceniu tych hiperlapsów. Trzeba mieć dużo cierpliwości na pewno do tej techniki, ale daje dość fajne efekty. Ja wiem, że jeszcze mam sporo luk, jeżeli chodzi o moje hiperlapsy, ale to, co już osiągnąłem w ciągu tej jednej sesji, uważam za fajny efekt. Dobrze, czyli jeżeli już zrobiliśmy te, powiedzmy, 150 zdjęć i chcemy mieć 6 sekund, taką sesję 6-sekundową, dobrze jest też zrobić sobie więcej tych zdjęć, bo może się okazać, że niektóre są nieudane albo wyszliśmy z kadru, lub też któreś z naszych położeń ciała nie są odpowiednie, czy nie są zbyt szczęśliwe. Dlatego może lepiej sobie zrobić trochę więcej, założyć na przykład 150 do 200 zdjęć. Wtedy mamy pewność, że coś tam fajnego wyjdzie. Jak już zrobiłem te wszystkie zdjęcia Maviciem, to przeniosłem sobie oczywiście z karty pamięci do komputera, do programu iMovie wszystkie zdjęcia. Wyszło mi kilka ładnych minut, około 7-10 minut filmu. I ten film wyeksportowałem sobie do zwykłego gotowego filmu. Jak już film się wyeksportował i trwał właśnie, tak jak powiedziałem, 7 do 10 minut, to później ponownie wkleiłem go do nowego projektu i tam przyspieszyłem o około 30 razy tempo odtwarzania tego filmu. Efekt jest dość dobry, jestem z tego zadowolony. Oczywiście zrobię lepsze hiperlapsy, jestem tego świadomy, ale zrobię je wtedy, kiedy będzie ciepło, kiedy będzie lepsza pogoda sprzyjająca. Na dzisiaj jestem bardzo zadowolony i uważam, że efekt jest w porządku, zresztą zobaczcie sami. Przy okazji kręcenia hyperlapsów wypróbowałem też efekt slow motion, czyli przestawiłem sobie w ustawieniach filmu, zrobiłem sobie 96 klatek na sekundę i spróbowałem slow motion. Wychodzi całkiem fajnie, polecam Wam. Trzeba sobie trochę wypróbować i założyć pewien ruch. Ja robiłem sobie różne 3-4 próby. Wychodzi całkiem fajnie. Polecam też właśnie slow motion prosto z Mavica. One od razu u mnie wyświetlały się od razu właśnie w zwolnionym tempie. Podsumowując materiał o hiperlapsach, serdecznie Was zachęcam do spróbowania tej techniki. Wymaga ona trochę pracy, wymaga trochę cierpliwości, ale przynosi niezwykłe efekty i może wzbogacić Wasze filmy, Wasze montaże i zrobić kolosalne wrażenie na kolegach, znajomych, rodzinie czy na klientach. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za wszystkie miłe komentarze i za zapytania, a także za lajki Wasze. Odpowiadając na Wasze zapytania i na komentarze, postanowiłem zorganizować takie 3-4-godzinne warsztaty. Warsztaty są szyte na miarę, czyli na potrzeby klientów. I są to warsztaty z tematyki ABC bezpiecznego latania Maviciem i Sparkiem. Przeznaczone są one dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z dronami lub też zakupiły swojego drona, a nie czują się pewnie, są zestresowane, że mogą zrobić krzywdę sobie, komuś lub też zniszczyć swojego drona. Kolejnym moim pomysłem na następne tygodnie jest 60-minutowy trening online. Materiał, który będzie prezentował podstawy bezpiecznego latania i moje doświadczenia w zakresie podstawowej obsługi Mavica i Sparka. W tym materiale omówię krok po kroku, jak postępować z dronem od zakupu aż po bezpieczne latanie. I będzie on zawierał szereg rozdziałów dotyczących samej obsługi, oprogramowania i latania. Będzie to swoiste kompendium wiedzy, jakiego do tej pory nie ma. Kończąc, dziękuję Wam serdecznie za wszystkie lajki, za komentarze i za życzenia. Dziękuję i do następnego epizodu. Trzymajcie się, cześć.